Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. To jest podcast Civitas On Air. Ja nazywam się Mirella Panek-Owsiańska i dzisiaj moją gościnią jest dr Katarzyna Iwińska, prorektorka do spraw badań naukowych w Kolegium Civitas, socjolożka i koordynatorka projektu PESZN, czyli Partnerstwa dla Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. A dodam od razu, że dzisiaj jestem w roli głównie edukatorki, czyli osoby, która nie tylko koordynowała projekt, ale właśnie zajmuje się też edukacją. I szkoleniami, i w ogóle uczeniem innych. I właśnie od tej edukacji chcemy zacząć, a konkretnie od edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czym jest ta edukacja i co tutaj się kryje pod tym słowem zrównoważony rozwój i pod tą edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju? I jak w Kolegium Civitas ta edukacja jest wdrażana, jest prowadzona? Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to jest taka edukacja, która dostarcza wiedzy o globalnych zależnościach i o tym, jak nasze codzienne życie na nie wpływa, na te zależności właśnie. Głównie mówi się, że są takie trzy filary zrównoważonego rozwoju. W Polsce to właśnie to słowo zrównoważenie, bo to jest trochę mylące. No ale niech to będzie, że to jest, chodzi o równowagę, ale kiedy mówimy, używamy słowa po angielsku, to jest sustainability, czyli nie chodzi tylko o równowagę, ale także utrzymanie, trwałość pomiędzy systemami właśnie trzech filarów, czyli kwestii społecznych, środowiskowych, czyli ekologicznych i gospodarki. Czyli chodzi o takie drogi do wykorzystania sprawiedliwej z punktu widzenia ludzi, alokacji zasobów, czyli właśnie kwestii środowiskowych zasobów, czy zasobów naturalnych, tak aby te zasoby, ten rozwój nasz nie zagrażał ani środowisku naturalnemu, a jednocześnie pozwalał na jakieś funkcjonowanie ekonomiczne, tak? Ekonomiczne, czy właśnie żeby ten rozwój i dobrostan społeczny się utrzymywał. To brzmi tak bardzo kompleksowo, bo z jednej strony mamy kwestie społeczne, z drugiej ekologiczne, z trzeciej gospodarcze. To jak o tym uczyć w ogóle? No właśnie kompleksowo, tak. To jest wielkie wyzwanie i dlatego no już od... Dzisiaj mamy 23 rok, no to już powiedziałabym, że od 20 paru lat bardzo dużo pisze się o tym, mówi się, no i też testuje różne programy i też była taka dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju, która się skończyła zresztą niedawno całkiem, no ale ta dekada doprowadziła do tego, że mamy mnóstwo dedykowanych programów, szkoleń, no i oczywiście mnóstwo publikacji na ten temat. Tak, no tutaj głównie chodzi o to, żebyśmy rozumieli tę złożoność, rozumieli złożoność systemów. No i często są różne naciski, tak? To znaczy, jak zaczynałam uczyć, to moje pierwsze doświadczenia uczenia to były na Politechnice Warszawskiej, gdzie uczyłam o rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych, bo zajmowałam się takimi społecznymi aspektami konfliktów. No to tam studenci ochrony środowiska, oni wiedzieli, co to jest zrównoważony rozwój, ale oni rozumieli i uczyli się o zrównoważonym rozwoju, ale oni głównie mówili o tym, że ma być rozwój. Rozwój tak, żeby właśnie spinał nam się biznes, spinała nam się ekonomia, no i teraz tylko tak trzeba to zrobić, żeby wielkich szkód w środowisku naturalnym nie zrobić, albo najlepiej to, co chcieli początkowo moi studenci, to żebym nauczyła ich przekonywać ludzi, że będzie wszystko dobrze, że będą dużo zarabiać i będziemy rozwijać infrastrukturę, rozwijać, budować, zabudowywać, betonować i tak dalej. I to było 20 lat temu. Dzisiaj już wiemy, że nie chodzi tylko o to, żeby betonować i żeby rozwijać infrastrukturę w taki nieprzemyślany sposób. Więc to chodzi także o odkrywanie w ramach tych kompetencji, których uczymy, to jest odkrywanie dialektyki pomiędzy tradycją a innowacją, gdzie właśnie no, nie wszędzie musimy mieć, nawiążę do tej betonozy, tak? Nie, być może ten rozwój może być jakoś inaczej. Czyli tutaj też jest taka kompetencja myślenia, po pierwsze systemowego, że rozumiemy te złożoności, ale też kreatywności i szukania innowacji.
Ale Kolegium Civitas jest znane jako uczelnia ucząca raczej przedmiotów, specjalizacji takich społeczno-politycznych. Więc pytanie trochę, jak dołączacie do tego właśnie te kwestie bardziej środowiskowe, albo właśnie jak w całości uczycie o tych kompleksowych systemach? To jest wyzwanie oczywiście. Powiem, jaka była nasza motywacja. Ta motywacja jest taką moją osobistą motywacją, ale też zorientowałam się, że to nie tylko u nas, także na wielu uniwersytetach w Szwecji, w Holandii robi się to właśnie, prowadzi się kursy i studia, na przykład socjologia zrównoważonego rozwoju, chociaż sustainability education, tak najkrócej mówiąc, bo zorientowano się, że po pierwsze, nauczyciele są takimi agentami, potencjalnymi agentami zmiany. To znaczy oni mogą wpływać, inspirować, uczyć przyszłych liderów, czy właśnie często właśnie mamy do czynienia z ludźmi, którzy później są politykami, decydentami, pracują w instytucjach publicznych. Mają później wpływ na decyzje podejmowane też w zakresie na przykład klimatu albo innych aspektów. I często to nie są osoby, które kończą studia, nie wiem, z zakresu leśnictwa czy ochrony środowiska. Znaczy, takie osoby też, ale bardzo wielu polityków to są historycy, socjologowie, politologowie, politolożki. Tak. Czyli specjaliści nauk społecznych, bo zarządzanie, management, no także właśnie kwestia zarządzania w firmach, ESG, czyli właśnie to zarządzanie i w taki sposób, żeby firmy odpowiadały na potrzeby zrównoważonego rozwoju, przygotowywał raporty zrównoważonego rozwoju, deklarował taksonomię, teraz też Unia Europejska nas obliguje do tego, żebyśmy właśnie obniżali emisję, tak? Albo redukowali, albo określali, jaki mamy wpływ na środowisko. Każdy z nas, każda firma, każdy biznes, no i instytucje publiczne te też. My musimy wiedzieć, o co chodzi, tak? I tu ta złożoność właśnie dyscyplin jest wyzwaniem. Ja mam doświadczenie właśnie, tak jak powiedziałam, zaczynałam uczyć na Politechnice Warszawskiej jako socjolożka, więc dla mnie doświadczenie spotkania inżynierów na początku i z nimi rozmawianie. I tak to było wielkie, wielkie zdziwienie, że my mówimy w tym samym języku, ale się nie rozumiemy, bo mamy zupełnie inne kompetencje. Dzisiejsze potrzeby i edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest właśnie po to, żeby te kompetencje wyrównywać, żeby łączyć nasze różne dyscypliny i w ten taki wielodziedzinowy sposób myśleć o problemach i umieć współpracować właśnie, z tymi zespołami. Bo pytanie, czy z jednej strony, jak podchodzą do tego wykładowcy, czy wykładowczynie, czy są otwarci, no bo to jednak wymaga też interdyscyplinarności albo no, gdzieś tam wyjścia tylko z tej swojej wąskiej dziedziny, a z drugiej strony właśnie studenci, którzy być może no, nie są w stanie zobaczyć początkowo tej złożoności tej kwestii właśnie zrównoważonego rozwoju. Tak, albo widzą złożoność, ale właśnie to jest tak przerażające, że to raczej się tego unika. To tak. Tak na zasadzie redukcji dysonansu poznawczego, żeby, dobrze, to ja się skoncentruję na tym, ja jestem socjologiem, więc mnie interesują tylko kwestie interakcji społecznych albo polityki publiczne. No wiadomo, to z kolei taki trend akademicki, że jesteśmy specjalistami w wąskich dziedzinach. I dlatego moje początki to były takie, jak prowadziłam kursy także z edukacji dla zrównoważonego rozwoju, że ja zapraszałam na zajęcia specjalistów od agronomii, ekonomistów zajmujących się kwestiami środowiska, leśników, zoologów. I to było takie spektrum. Oczywiście, a biznes też, prawników, który przygotowali czy współpracowali w przygotowaniu raportów dla zrównoważonego rozwoju. Więc to było takie spektrum wiedzy. I to było bardzo ciekawe dla studentów, bo oni nagle się zorientowali, że ta ich dyscyplina, no załóżmy stosunki międzynarodowe, że to jest tylko wycinek szerszego, wielu potrzeb. I większej całości. Większej właśnie, całości. Tak. I docenili, i no nagle właśnie, znaczy nie wszyscy, bo to jest trudne, ale docenili też pracę grupową i właśnie te kompetencje komunikacyjne, bo specjaliści nauk społecznych mają
wyćwiczone, bardzo dużo umiejętności społecznych, które mogą wykorzystywać, na przykład właśnie rozwiązywanie konfliktów, na przykład umiejętność komunikacji, na przykład umiejętność też krytycznego myślenia. No, nie mówię, że inni specjaliści nauk ścisłych nie mają właśnie, też mają, ale inne krytyczne myślenie charakteryzuje specjalistów nauk społecznych, a inne specjalistów nauk ścisłych. I tu chodzi o takie zgrywanie tych dziedzin. Jeżeli chodzi o edukację dla zrównoważonego rozwoju, to też specjaliści piszą o konkretnych właśnie liście kompetencji, są różnie, w różny sposób. UNESCO też zrobił taką listę podstawowych kompetencji, ale też to chodzi o kompetencje przedmiotowe, to znaczy co powinien wiedzieć student po takim kursie, czy po takich bazowych studiach, ale też kwestie praktyki nauczania, to znaczy właśnie tutaj uczenie tego sprawstwa, tego uczenie tego, że my jesteśmy podmiotami zmiany, to jest uczenie też, no, tak jak już powiedziałam, współpracy. No i moje kursy też bardzo często polegają na tym, że my razem dyskutujemy, rozważamy, jak możemy rozwiązać problemy. To znaczy nie ma rozwiązań podawanych na tacy. Są pewne rozwiązania, które już się sprawdziły, ale tu właśnie chodzi też o taką kreatywność i tworzenie nowych rozwiązań, innowacji. I znowu ta wielość, jeżeli mamy studentów na przykład z różnych dziedzin, to jest bardzo ciekawe patrzenie, jak oni inaczej myślą i do jakich wniosków dojść. Tak, jakie mają fajne rozwiązania kreatywne, pod warunkiem, że chcą się wysłuchać i umieją dotrzeć się komunikacyjnie, a to na początku zwykle w tych interdyscyplinarnych programach, projektach, projekt Passion też był interdyscyplinarny, na początku nie jest łatwo się porozumieć. Zostańmy jeszcze trochę przy tych metodach uczenia właśnie. Co najlepiej działa? Bo jeśli mamy tak kompleksowe zagadnienia, to czy właśnie możliwość rozmowy z osobami różnych specjalizacji, czy nie wiem, czy case'y, czy jakieś bardzo praktyczne zadania, ćwiczenia, co pozwala studentom i studentkom najlepiej zrozumieć właśnie ten zrównoważony rozwój? No, my pracujemy, to się nazywa metodologia oparta na analizach przypadków, czyli case-based methodology, analizy przypadków, bo właśnie uznajemy, ale też to jest metoda sprawdzona, że takie oparcie o praktykę i oparcie o konkretne, konkretne właśnie przypadki, konkretne miejsca, no właśnie są place-based methodology, czyli metoda oparta na odwiedzaniu różnych miejsc i zwiedzaniu, więc takie wizyty studyjne ze studentami, jak kiedyś robiliśmy praktyki studenckie, wyjeżdżaliśmy do różnych gmin i tam robiliśmy badanie kapitału społecznego, czy sołtysek w gminach, to doświadczenie, czyli uczenie przez doświadczenie, a jeśli się nie da przez doświadczenie, to w oparciu o doświadczenia innych, ale na konkretnych, realnych przypadkach. I właśnie te kursy, które przygotowaliśmy w tym interdyscyplinarnym zespole, są oparte na konkretnych przypadkach, typu Białowieża. No właśnie, powiedzmy, bo te kursy są dosyć nietypowe, w sensie mam wrażenie bardzo innowacyjne, jak na polską edukację, zawierające naprawdę bardzo ciekawe materiały, ale też takie innowacyjne sposoby korzystania z tych zagadnień. Tak? Więc jak one były tworzone i o czym są te kursy? Kursy z założenia, nasze kursy, czy właśnie to są trzy moduły, które w całości, jeśli się uda cały kurs, te wszystkie trzy moduły przejść, a na razie zawsze robimy to tak wycinkowo, ale w całości tworzą spektrum wiedzy o wszystkich celach dla zrównoważonego, 17 celach zrównoważonego rozwoju. I zależało nam na tym, żeby właśnie pokazać tę złożoność, ale jednocześnie nie zasypywać informacjami studentów, tylko dawać im małe wycinki, bo też wiemy, że ludzie coraz mniej lubimy czytać. Lubimy obrazki, lubimy podcasty, lubimy filmiki krótkie, więc
ta wiedza jest przekazywana w różnorodny sposób. Oczywiście jest trochę lektur, ale te lektury obowiązkowe nie są takie klasyczne, nie wiem, że tutaj Max Weber albo Społeczeństwo ryzyka. To oczywiście wiąże się na wykładach, to uzupełnienie wiedzy teoretycznej także jest potrzebne. Natomiast tutaj ćwiczymy i uczymy kompetencji przyszłości, można powiedzieć, kompetencji, które są związane właśnie z tym, że liczymy na to, że nasi studenci będą liderami i będą zarządzali problemami, które już teraz antycypujemy, czy już po prostu wiemy, jakie problemy stoją przed nami, jakie wyzwania. No i tak krótko. Jeden moduł, też próbowaliśmy te moduły nazwać w taki kreatywny sposób, więc na przykład jeden moduł to jest nie ilość, a jakość. Czy ekologiczne uprawy to nasza przyszłość? I ten, chodzi o ekologiczne uprawy, ale tak naprawdę to jest po prostu przypadek uprawy, czy jednego rolnika, który zajmuje się produkcją ekologiczną oliwek w Grecji. No i z jakimi on się mierzy problemami, jakie ma wsparcie z Unii Europejskiej, tak? Jakie są uprawnienia, jakie są kłopoty z punktu widzenia też środowiskowego. No i dlaczego uprawy ekologiczne są takie trudne w realizacji. Także studenci od razu, koncentrując się na tym jednym przypadku, mogą porównywać, bo mamy taką bazę danych, którą studenci eksplorują, mogą porównywać, jakie w różnych miejscach na świecie, z jakimi problemami mierzą się właśnie producenci ekologicznych upraw. Pracują w zespołach, więc to też jest ważne, żeby tutaj właśnie te kompetencje pracy zespołowej ćwiczyć, a także odgrywają rolę, czyli w pewnym momencie też robimy taką symulację różnych interesariuszy, lokalnych rolników, władz lokalnych, właścicieli firm, mieszkańców. No i tutaj w ogóle takie symulowanie, myślę, symulowanie konfliktów, symulowanie problemów, symulowanie, ale wchodzenie w rolę jest dosyć rzadkie na studiach, ale my to w tym kursie robimy przynajmniej raz w semestrze. Na przykład w przypadku Białowieży, to już jest kwestia wycinki lasów, właśnie jaką rolę odgrywają lasy? Dlaczego? To już jest drugi moduł, to tak? Jest inny moduł, to tak? Już to przeszłam moduł. Już do modułu takiego systemowego, w którym pokazujemy złożone problemy środowiskowe i także konflikty interesów, tak? Czyli a nie tylko interesów, konflikty danych, powiązane z tym konflikty strukturalne, więc uczymy także studentów zarządzania konfliktami. Nawet jeżeli po jednym module nie mają umiejętności, pełnego spektrum umiejętności negocjacyjnych, no bo to nie jest kurs negocjacji, ale wiedzą, jakie mają luki kompetencyjne i co mogą dalej rozwijać. W każdym razie wiedzą, że to jest potrzebne. Tak, ale rozumiem, że też wcielenie się na przykład, nie wiem, w lasy państwowe, przedstawiciela lasów państwowych, no też może pokazać, jak inną ma się perspektywę niż kogoś z lokalnej społeczności. Tak? I że to też zostanie zapamiętane później, jeśli będzie właśnie odgrywaniem pewnych ról przy tych case'ach. Tak, tak, tak. No i też właśnie pokazuje ten, bo wycinka lasów to jest globalny problem. Zresztą teraz można powiedzieć, że właśnie odchodzimy od wycinek lasów, a Białowieża jako specjalny przypadek opracowany, mnóstwo jest przecież materiałów na temat Białowieży i po polsku, i po angielsku. No jest idealnym przypadkiem, czy materiałem do właśnie takiego myślenia o złożoności struktur i o wielości interesariuszy. Że nie trzeba tylko Amazonii, prawda, patrzeć gdzieś właśnie daleko w Brazylii, tylko mamy de facto taki ciekawy case w Polsce, prawda? Tak, ale ta Białowieża to tak właśnie głównie dlatego została wprowadzona, ponieważ jest słynna i jest ważna, ale też dlatego, że mieliśmy specjalistę w zespole, może nie specjalizuje w Białowieży, ale specjalizuje się w bioróżnorodności i w analizie bioróżnorodności właśnie w różnych miejscach. Ja, Białowieża jest takim spektakularnym miejscem, gdzie jest bioróżnorodność. Natomiast w ramach tej złożoności i w ramach tego kolejnego modułu, o którym mówię, rozwiązujemy złożone problemy środowiskowe, braliśmy pod uwagę też case smogu. I tu w zależności od tego, czy to są studenci z Polski, czy studenci zagraniczni, bo mamy te kursy w dwóch językach przygotowane,
to, to analizujemy różne case. Na przykład część studentów bardzo chciała interesować się rozwiązaniami w Pekinie. I rzeczywiście, mimo że Chiny są czarną kropką smogu na świecie, no Polska z kolei jest czarną kropką smogu w Europie, to właśnie, to są takie miejsca ekstremalnie zanieczyszczone, bo mówię na przykład o Śląsku, o niektórych miastach także uznawanych za uzdrowiskowe w Polsce, które na południu Polski są bardzo, bardzo, bardzo mają duże zanieczyszczenie powietrza, ale tam są wprowadzane różne praktyki i powiązanie, czy nawet robiliśmy ostatnio takie porównanie polityk i zmian, które wprowadzono w Pekinie i takiego bardzo, bardzo ambitnych zmian i bardzo szybkich efektów tych zmian, bo to w przeciągu dekady oni poprawili, zmniejszyli po prostu przemysł, nanieśli kary, wprowadzili też publiczny transport, rozwinęli ten transport. No i to. Natomiast i porównanie z Warszawą i tymi bardzo powolnymi zmianami, zmianami owszem na lepsze, ale wciąż jednak niewystarczającymi. Więc to właśnie takie analizy przypadków po to, żeby pokazać różne miejsca w Polsce. Pomiędzy, jeszcze nie wspomniałam, jeszcze jeden jest kurs, czy moduł, od którego właściwie powinniśmy zaczynać. Czasami zaczynamy, czasami on jest w środku, ale on jest dobry na początek, bo on, lubię go, bo on wpływa na to, że nasi studenci myślą od razu o tym, że okej, ja mogę coś zrobić. Ja, no, o smogu też mogę coś zrobić, zacząć na przykład jeździć na rowerze w mieście, prawda? Ale no, to jest trudniejsze to wyzwanie. Natomiast to moduł, o którym mówię, który właśnie tak odnosi się do naszego prywatnego, codziennego zachowania prośrodowiskowego, potencjalnego zachowania prośrodowiskowego, jest zatytułowany Co masz w swojej lodówce? O odpowiedzialnej konsumpcji. I to jest po prostu analiza materiałów, które są, dotyczą marnowania jedzenia, marnowania żywności. No i też analiza swojej lodówki. Nazwaliśmy to ćwiczenie geografią lodówki, żeby każdy student, jedna z prac domowych, żeby każdy ze studentów przygotował mapę tego, co ma w lodówce i z jakich krajów pochodzi to, i jaką drogę musiał, jaka emisja gazów cieplarnianych się dokonała. A potem oczywiście to, ile z tych produktów będzie zjedzonych do końca, ile nie, i taka tygodniowa rozpiska. Oczywiście nie muszą robić tego przez cały semestr, bo jednorazowa praca domowa, ale to nam daje do myślenia bardzo. Tak? To od razu sprawia, że małe działania i możemy coś zrobić. Też z innych case studies, znaczy z innych zadań, które robimy, no to takich upodmiotowiających, to na przykład, ponieważ z badań wynika, że wizyty to się nazywają nature visits, tak, bardzo słynne w Japonii, chyba teraz w Wielkiej Brytanii, są przepisywane tak zwane forest therapy, czyli terapie leśne. Już teraz. Spacer po lesie. A zwykły spacer, po prostu w naturze, tak. To my też zachęcamy do tego. Wiemy, że to z kolei wpływa nie tylko na dobrostan, na taki relaks wewnętrzny, ale także zrozumienie, znaczy taki spacer powoduje to, że zauważamy pewne procesy, zauważamy właśnie też złożoność różnych, tam że tutaj mech, a tutaj są porosty, a co mają porosty, na przykład z czystym powietrzem, gdzie porosty są w Warszawie, więc robimy wycieczkę po Warszawie i szukamy porostów. I znaleźliście jakieś? O, pewnie, mamy bardzo dużo porostów, a porosty są takim wskaźnikiem też oczyszczania powietrza, więc no na przykład przy Dworcu Zachodnim, ale w wielu miejscach. Zachęcam do zrobienia takiego poszukiwania porostów w Warszawie. Są nawet przy bardzo dużych arteriach drogowych. Więc. A jak właśnie studenci i studentki reagują na te zajęcia? Bo no, robicie dużo takich praktycznych rzeczy, ćwiczeń, które no, to nie jest tylko czytanie materiałów, tylko właśnie chociażby zrobienie zdjęcia swojej lodówce. Czy oni to lubią, doceniają, mają takie poczucie, że to daje im taką praktyczną i wiedzę, ale też taką wiedzę właśnie o złożoności? Tak, w większości z tych materiałów, ankiet ewaluacyjnych, ale też robiliśmy takie jakościowe, takie bardziej pogłębione ewaluacje, to
oni dostrzegają na końcu, że to miało sens. Na początku oczywiście są przede wszystkim zdystansowani. Część z nich jest zdziwiona w ogóle, co tu wymyślają. Jakieś, ja mam iść do parku? Co to jest za praca domowa? Jakieś zdjęcie wysłać zamiast no, coś napisać? Studenci są przyzwyczajeni do pisania prac, studenci są przyzwyczajeni do pracy prac zespołowych, które tam w różny sposób się dzielą, prawda? A nie są przyzwyczajeni do takich innych działań, na przykład form podziału ról i nie wiem, dyskusji, negocjacji, czy właśnie też w plenerze. Więc bardzo to część szybko docenia, a część dopiero na samym końcu. Ostatecznie można powiedzieć, że 80-90% naszych ankiet jest nawet chyba więcej ostatnio było, no właśnie, bardzo, bardzo nam sprzyjających i to cieszy, to jest taka nagroda, ale początki, pierwszy miesiąc zawsze jest trudny dla mnie i tak mam takie poczucie, że to no po prostu trzeba przyzwyczaić studentów do nowego typu uczenia, który oni doceniają dopiero po czasie, bo wtedy też łączą im się te moduły, łączą im się te kropki, które i ta złożoność systemów nagle się jest odkrywana. A jeszcze na końcu, kiedy robimy takie podsumowanie i te wszystkie przypadki analizujemy pod kątem celów zrównoważonego rozwoju, jak to się odnosi do celów, do wskaźników celów, bo to są oczywiście, ale które z tych przypadków są takie bezpośrednio powiązane z celami i co już jest zrobione, a co jeszcze jest przed nami do zrobienia, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście jak bardzo ten świat jest połączony, powiązany, jak to ważne, żeby to rozumieć. Czyli jeśli chcecie się Państwo więcej dowiedzieć o edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapraszamy do Kolegium Civitas. Czekają tutaj między innymi kursy, w których właśnie jednym z zadań domowych jest spacer po lesie. Moją dzisiejszą gościnią była dr Katarzyna Iwińska, prorektorka do spraw badań naukowych w Kolegium Civitas, socjolożka, ale również koordynatorka projektu Passion, partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.